Plotki głosiły, że niebawem do aliansu L-Mount może dołączyć nowa firma. Tymczasem dołączyła nie jedna, a dwie. I nie Blackmagic, jak głosiły plotki, a Astro Design i Samyang. Fotografów może zainteresować szczególnie ta druga firma, ponieważ jak wszyscy wiemy, jest to znany i zupełnie ceniony producent szerokiej gamy obiektywów. I to zarówno fotograficznych, jak i filmowych, i to zarówno z autofokusem, jak i manualnych. Oznacza to, iż użytkownicy aparatów z systemu L-Mount, czyli aparatów Panasonic, Leica i Sigma, będą mieli jeszcze większy niż do tej pory wybór obiektywów widzianych przez ich aparaty jako natywne. Gdyż na tym m.in. polega siła tegoż aliansu, że dowolny obiektyw producenta zrzeszonego w aliansie L-Mount będzie widziany i traktowany jako natywny na dowolnym korpusie, na dowolnym aparacie producenta zrzeszonego w systemie L-Mount. Innymi słowy, będzie zachowana 100% kompatybilność. Świetna rzecz, której niestety zabrakło w systemie Micro 4/3, ale całe szczęście, że jest w L-Mount. Warto sobie przejrzeć portfolio obiektywów Samyanga, zachęcam Was do tego serdecznie, wszystko znajdziecie na ich oficjalnej stronie internetowej. Natomiast z całą pewnością jedną z ciekawszych konstrukcji, na którą warto zwrócić uwagę, jest Samyang 35-150 f2.2.8. Zwróćcie uwagę na ten zakres, 35-150. W połączeniu ze światłem 2.0 na szerokim kącie i 2.8 na długim. Czyż nie brzmi to jak marzenie wielu fotografów ślubnych, a także portrecistów? A jeżeli dodam do tego, że obiektyw jest w pełni uszczelniany? A jeżeli dodam do tego, że obiektyw jest parfokalny, czyli oznacza to, że jeżeli wyostrzymy sobie na danej ogniskowej, na dany punkt i zmienimy ogniskową, to w dalszym ciągu obiektyw będzie ostrzył na ten punkt. Co prawda, podobno ta parfokalność jest tutaj realizowana elektronicznie, ale w sumie cóż to ma za znaczenie? Ważne, że ostrze tam, gdzie sobie ustawiliśmy. I nie zmienia tego przy zmianie ogniskowej. W dodatku cena. Obecnie obiektyw jest dostępny w cenie około 6200 zł. Za takie parametry to jest relatywnie dobra cena. Jedyną ewentualną wadą tego obiektywu może być jego rozmiar i waga. No cóż, waży dokładnie 1224 gramy, ale gdzieś musi być jakiś kompromis. Chcemy mieć obiektyw o takich możliwościach, o takim zakresie, o takim świetle. Musi mieć odpowiedni rozmiar i musi mieć odpowiednią wagę. Mimo to, czy to, że taki obiektyw najprawdopodobniej pojawi się w systemie L-Mount, to jest powód do tego, żeby się cieszyć? Ależ oczywiście, że tak. I z tej radości, jeżeli tylko jest taka Wasza wola, możecie wesprzeć mój kanał kawą albo poprzez Patronite, możecie go też zasubskrybować, polubić film albo sprawdzić ceny i dostępność polecanego i używanego przeze mnie sprzętu w serwisie Ceneo, a wszystkie linki macie w opisie filmu. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Cześć!